W tym filmie zobaczycie prezentację oraz parę testów, przetwornicy o mocy 3000 W, LV-1. Zapraszam na materiał. Proszę nie zapomnieć o subskrypcji, komentarzu, pozostawieniu łapki. W ofercie LV-1 jest wiele różnego rodzaju przetwornic na różne napięcie i o różnych mocach. Ja otrzymałem do testów przetwornicę o mocy 3000 W na napięcie 12 V prądu stałego, a na wyjściu 230 V prądu przemiennego. Standard europejski. Zawartość opakowania. Instrukcja obsługi w języku niemieckim. Pilot zdalnego włączania i wyłączania stacji. Podkładki, nakrętki oraz zapasowe bezpieczniki. Krótkie przewody połączeniowe do podłączenia akumulatora o przekroju 25 mm2. Obudowa jest aluminiowa. Na przedniej ścianie mamy 3 gniazda typu Schuko, 4 gniazda typu USB, mały wyświetlacz oraz główny wyłącznik zasilania. Zobaczmy, co kryje wnętrze tej przetwornicy. Po odkręceniu 4 śrubek dostajemy się do wnętrza. Mamy tu 3 gałęzie, każda zabezpieczona bezpiecznikiem 2×50 A, co daje 100 A na każdą gałąź. A sumarycznie na wyjściu mamy 300 A do wykorzystania. Przeprowadzę teraz parę testów. Wykorzystam do tego 2 akumulatory połączone ze sobą równolegle. Wprawdzie takie połączenie daje w sumie około 100 Ah, ale akumulatory te nie są już nowe. Nie wiem, czy uda mi się z ich pomocą uzyskać satysfakcjonujące wyniki. Do włączania i wyłączania przetwornicy mamy do dyspozycji pilota. Możemy też włączać ją za pomocą wyłącznika głównego na obudowie. Baterię trzeba dokupić. Jest to bateria typu A23 na napięcie 12 V. Wyświetlacz jest niewielki,
ale jest kolorowy i jest bardzo czytelny, wyraźny. Po lewej mamy słupkowy wskaźnik kondycji akumulatorów, napięcie na wejściu prądu stałego oraz napięcie na wyjściu prądu przemiennego. Do dyspozycji mamy cztery gniazda USB 5V o różnym amperażu, dostępne nawet bez włączenia urządzenia. Na wyjściu mamy 230 V i jest to 50 Hz, czysty sinus. Przeprowadzę teraz pierwszy ekstremalny test. Zasilimy z przetwornicy czajnik oraz grzejnik. Sumaryczna moc odbioru to około 3 kW. Nie spodziewam się tu jakichś spektakularnych wyników, ponieważ akumulatory, które są przyłączone do tej przetwornicy, są za słabe. Mimo wszystko, dysponując tak słabymi akumulatorami, udało mi się uzyskać natężenie prądu po stronie pierwotnej w wysokości 219 A, co daje przy napięciu 10 V moc po tej stronie 2200 W. Przetwornica napięcia posiada zabezpieczenie przed przepięciem, przed zbyt niskim napięciem akumulatorów, zabezpieczenie przed przeciążeniem i łagodny rozruch. Przy tych akumulatorach uzyskaliśmy po stronie wtórnej maksymalną moc ponad 1700 W. Wprawdzie nie osiągnęliśmy zakładanej mocy 3000 W, ale wodę udało się zagotować. Przy dużym, ciągłym obciążeniu włączają się wentylatory, ale ich głośność nie jest duża. Z racji tego, że jest to przetwornica, która na wyjściu ma 230 V prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz i czystą sinusoidę, podłączymy do niej każde urządzenie elektryczne. I na koniec jeszcze pomiar natężenia prądu na biegu jałowym oraz w stanie czuwania. Przetwornica LV-One dzięki czystej fali sinusoidalnej i dużej mocy wyjściowej
może być stosowana do różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, wiertarek, kuchenek mikrofalowych, lodówek, pił stołowych, spężarek i wielu innych. Dziękuję za uwagę.